zatrzymuje się uwaga człowieka, że w obliczu tej potwornej zbrodni, która jest skierowana przeciwko tej specjalnej, wydzielonej kategorii ludności, pozostała część ludności, która też jest prześladowana przez Niemców, mimo wszystko na marginesie tego, co się dzieje, wykorzystuje tę sytuację jeszcze, robiąc coś, co, jak pan twierdzi, jest praktyką ogólną, prawda? To jest praktyka społeczna z dużej litery napisana. Tak, no ja się z tym zgadzam. Po prostu powiedzmy sobie w konkluzji tej naszej rozmowy, że praktyką społeczną w czasie wojny było przez zupełnie zwykłych ludzi, normalnych obywateli, solidnych gospodarzy, żeby użyć terminu, który odnosi się do wsi, sporo miałem informacji ze wsi, było obdzieranie i rabowanie tych, którzy znaleźli się w takiej sytuacji jakby słabszej i których można było akurat obrabować. Częściowo byli to Żydzi. Jest to zjawisko szczególnie nieapetyczne, zważywszy na to, co się z Żydami dzieje. Jest parę takich fragmentów opisanych w książce, które zresztą pochodzą na przykład z relacji odnotowanych w prasie podziemnej, jak powiedzmy sobie Żydzi stoją w kolejce do egzekucji, prawda, a miejscowi ludzie stłoczeni już czekają, aż będzie można zabrać te ubrania, ale nie mogą wytrzymać i zaczynają zdzierać z nich te ubrania, kiedy oni jeszcze stoją. No, to wprawdzie można powiedzieć, że to wszystko przynależy takiego ogólnego fenomenu demoralizacji i ludzie się grabią nawzajem, ale jak człowiek zatrzymuje się na takim opisie, no to coś w nim, że tak powiem, drga jakoś i myślimy sobie, Boże kochany, to jest jednak coś specjalnego, to jest jednak dziwne i zaskakujące. No ale takie rzeczy mają miejsce. Kiedy mamy do czynienia z akcjami tak zwanymi, to się tak nazywało w terminie, to był taki termin wówczas używany, przepraszam, już kończę, nie będę mówił o godzinie. Kiedy ci Żydzi są pakowani do wagonów, a niekoniecznie to robią, czasami nie ma tej kolei tam, że oni jeszcze idą na przykład drogą 10 kilometrów z takiej wioski do stacji kolejowej, gdzie ich ładują do wagonów, którymi wywiozą ich do Treblinki. I ta cała droga jest usiana trupami, potem my wiemy. Otóż w takiej sytuacji raz po razie Klukowski, którego znamy bardzo dobrze, to już jest taki tekst, prawda, kanoniczny, pan profesor Makcewicz również na niego się odwoływał w tekście, który się ukazał w Gazecie Wyborczej. Zjeżdżają się gospodarze, chłopi z okolic, furami, prawda, jeszcze, bo to zawsze wiadomo z góry, kiedy będzie taka akcja i czekają. Kiedy się zacznie ta deportacja, kiedy się zacznie wyganianie z Żydów, wyganianie to jest dobre słowo, po prostu mordowanie ich na wielką skalę i oczywiście wyciąganie znowu po to, żeby się rzucić i plądrować to, co tam zostało. To jest zjawisko, o którym piszą świadkowie tych zjawisk z czasów okupacji, bynajmniej nie Żydzi, Polacy, uniwersalnie obecne. Znowu, no, co to jest? Pan powie, nie ma w tym nic specjalnie dziwnego, prawda? Wszyscy rabowali, co się dało. Ja myślę, że trzeba specjalnie nazwać, oznaczyć, opisać. Coś nam to daje do myślenia, prawda? No więc to była ta normalka zachowania polskiego społeczeństwa wówczas. Pan powiada, że to przy okazji dyskusji o Grabowskim, prawda, czy o tych żołnierzach amerykańskich, troszkę się zagubiłem w tym wszystkim, że tutaj o praktyce społecznej jest trudno mówić. Ale to pan profesor Marcewicz zresztą. Ja się do tego odniosę, bo zgadzam się z pańskimi uwagami do pewnego stopnia. Znaczy wydaje mi się, że jest absolutnie miejsce i zapotrzebowanie na to, żeby napisać taką ogólną pracę, tekst, który zebrałby wszystkie informacje i dałby pełny obraz stosunku do Żydów w czasie okupacji. Nasza książka nie jest czymś takim. Ale nasza książka o tyle, o ile każda książka, nie ma takiej pracy do tej pory, prawda? Znaczy wszystkie teksty na temat stosunku do Żydów w czasie okupacji, to są teksty do tej pory napisane wybiórcze, selektywne i w związku z tym jednostronne. Innymi słowy, cała literatura na temat na przykład pomagania Żydom, na temat Żegoty, prawda, wielcy autorzy, których znamy, Bartoszewski, Prekerowa, Irany Kosmecki i inni. No to są oczywiście teksty, jak teraz słyszeliśmy, wiemy, selektywne, jednostronne, w nich nie ma. I jak dotąd właściwie nie stawialiśmy w stosunku do nich tego postulatu, żeby pisząc o pomaganiu Żydów, po to, żeby tak naprawdę uświadomić nam, co to znaczyło, bo tak właściwie dopiero wtedy rozumiemy, co to znaczyło, opisali to zjawisko takiego odepchnięcia przez polskie społeczeństwo Żydów. To, opisali to,
o czym my piszemy w Złotych Żniwach. Dopiero wiedząc o tym, jak wyglądał stosunek obywateli, że tak powiem uśredniony, a ja zaraz powiem, na czym on polegał, w dwóch zdaniach znowu, możemy ocenić bohaterstwo niesłychane tych, którzy decydowali się na to, żeby Żydów chronić, żeby pomagać Żydom i byli w absolutnym strachu, przerażeniu i niebezpieczeństwie ze względu na to, że ich sąsiedzi nie akceptowali takiego zachowania. Co więcej, tropili bardzo skutecznie i uważnie, czy przypadkiem ktoś w okolicy w ten sposób się nie zachowuje. I jeżeli mieli podejrzenia, czy ktoś ukrywa Żyda, to te swoje podejrzenia sprawdzali. To jest znowu reguła, którą znajdujemy na całym obszarze tak naprawdę Rzeczpospolitej. Są wyjątki naturalnie, są ludzie, którzy ukrywają, są miejsca, w których powstaje jakby taki konsensus społeczny, który mówi o tym, że należy Żydów ukrywać. Żoliborz w Warszawie. Domy inteligencji, zarówno katolickiej, jak i, że tak powiem, niekatolickiej, które na Żoliborzu mieszkały. Z wielką przyjemnością chcę wymienić tutaj nazwisko wielkich przyjaciół moich rodziców, dzisiaj już nie żyjących, ale ich syn jest tutaj na sali, Jerzy i Maryna Zagórscy. Jak mawiała moja mama, no to było wariactwo totalne, bo tam zawsze kłębili się Żydzi w tym domu, pomimo, że były jakieś małe, to trójka małych dzieci, prawda? Albo tacy Żydzi, którzy akurat nie mieli gdzie spać i dopiero gdzieś szli na jakiś ten, inną mylinę, że tak powiem, albo tacy, którzy tam zalegali na dłuższe tygodnie. I to była rzecz naturalna, normalna i po prostu taka była praktyka w wielu domach, w dodatku na Żoliborzu. Na Żoliborzu, no ale to jest taka dzielnica, że tak powiem, socjalistyczno-inteligencka. Natomiast praktyka społeczna, i o tym pamiętajmy, ta druga strona praktyki społecznej to jest obraz, o którym wiemy, a mianowicie, że sprawiedliwi wśród narodów świata, kiedy Żydzi, kiedy już kończy wojna, nie ma Niemców i ci Żydzi, których oni ukrywali, wychodzą na wolność, błagają ich znowu. Absolutna reguła. Jak człowiek to czyta po raz pierwszy, no to myśli, że to jakieś wariactwo. Człowiek, ten, który to mówi, jest jakiś przewrażliwiony, w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Taka była moja reakcja po wielu latach studiowania już spraw wojennych, bez zwracania specjalnie uwagi na to, co się dzieje z Żydami. Ci sprawiedliwi wśród narodów świata błagają Żydów, którzy wychodzą, żeby przypadkiem nigdy nikomu o tym nie powiedzieli ani słowa, dlatego że oni wtedy będą w swoim własnym środowisku sekowani. Jak mówię, to nie są poszczególne przypadki, to jest reguła. Zresztą można sięgnąć do polityki, w której pan doktor Zaremba publikuje teksty. Mniej więcej 4 czy 5 miesięcy temu jest Cezarego, pamięta pan nazwisko? Łazarewicza. Łazarewicza tekst, w którym jest napisane o tym, co się dzieje do dzisiaj, prawda? Jest tych 501 czy iluś tam sprawiedliwych wśród narodów świata żyjących jeszcze, które do tej pory ukrywają ten fakt przed ludźmi ze swojego środowiska, w którym są.